Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Piłka w Grze. Nazywam się Igor Borowski, a dziś ze mną w studiu fleszowi eksperci Mikołaj Piechel. Witam wszystkich. Adam Sforacki. Witam serdecznie. A także gość specjalny Paweł Jonik, Telewizja WTK. Cześć. Panowie, poznańska lokomotywa dojechała do stacji Mistrzostwo. Mamy tutaj szampana i więc wzniesiemy toast za to, żeby nie było to ostatnie Mistrzostwo Kolejorza, jakie było nam dane zobaczyć. Także tutaj wznieśmy kieliszki w dłoń. Zdrowie Poznańskiego Lecha. Tak jest. Trzeba zaznaczyć oczywiście, iż ten szampan jest bezalkoholowy. Tak więc tutaj. Po co by nie było wątpliwości, tak? Tak, już więc... nie bywa. <laughs> tak, dla podkreślenia jest to bardzo myślę ważny fakt. Panowie, no Lech Poznań meczem z Wartą podsumował sezon wygrał 2 do jednego. I czy wy przed sezonem pomimo deklaracji Macieja Skorży, że że liczy się tylko mistrzostwo? 100%. To czy po poprzednim sezonie, jak to wszystko wyglądało, czy wy zakładaliście, że Lech Poznań faktycznie może to mistrzostwo dowieść? znaczy mi na, na, Przede wszystkim bardzo mi się podobały te deklaracje trenera Macieja Skorży, ponieważ pamiętamy dwa sezony do tyłu, kiedy to y, prezes Lecha Poznań mówił, że Lech nie będzie w tym sezonie walczył o mistrzostwo. Y, wiele, wiele osób uważało, że było to takie zdejmowanie troszeczkę presji z piłkarzy, żeby też y, psychicznie mogli dojechać i rzeczywiście powalczyć o to mistrzostwo. Natomiast no, ja osobiście takich zagrywek troszeczkę nie pochwalam. Uważam, że jeżeli Lech Poznań jest jednym z największych klubów w Polsce, to powinni od razu otwarcie o tym mówić, że tak walczymy o mistrzostwo. A natomiast odpowiadając jeszcze o twoje, na Twoje pytanie, to ja osobiście muszę się przyznać, że nie spodziewałem się, że Lech w tym roku sięgnie po mistrzostwo polski. Byłem z troszeczkę zniesmaczonym okienkiem transferowym samym, bo o ile transfery takich zawodników, jak chociażby Pedro Reboko, no to trzeba przyznać, że to był absolutny strzał w dziesiątkę. Tak na przykład, no tak chociażby Joel Pereira, no to na przykład, no mnie osobiście nie przekonywał, no dalej mam co do niego niezbyt pochlebne zdanie. O, to zaraz się pokłócimy tutaj. Oj, no, no, to chyba będzie, nie. będzie niezła kłótnia, ale y, <laughs> uważam no, osobiście, że, no tak jak mówię, ja się nie spodziewałem tego mistrzostwa, dlatego tym bardziej biję teraz pokłony przed drużyną Kolejarza. No, Lech gra sezon mistrzowski w przenośni i dosłownie, także obietnic moim zdaniem tutaj żadnych nie mogło być, bo to jest rzecz naturalna, że mistrzostwo powinno być zdobyte. Trener Maciej Skorża to trener, który już smak zwycięstwa zna, skompletował do tego zespół, który, który zdecydowanie na to mistrzostwo sobie gron zasługuje i myślę, że, że to jest jak najbardziej naturalne, że to mistrzostwo udało się osiągnąć do. W zasadzie do, do ostatniej kolejki, do przedostatniej de facto kolejki trwała zażarta walka i tutaj ja w końcówce bardziej niż na Lecha, którego byłem w jakiś sposób pewien, no to, to liczyłem na Raków i bardziej spoglądałem w stronę Częstochowy i, i liczyłem, że tam się zdarzy jakieś potknięcie, bo bez tego mistrzostwa by nie było. Na szczęście udało się to osiągnąć, no i to jest na pewno duży sukces kolejorza, zasługa zarówno trenera, jak i piłkarzy i, i całego sztabu. Na pierwszej konferencji prasowej trener Maciej Skorża, już po zwolnieniu Dariusza Żurawia, mówił o tym, że bardzo cieszy się z powrotu do poznańskiego Lecha, bo jest to klub klasy premium. No i niektórzy mogliby powiedzieć w tamtym czasie, jakiej klasy premium? Przecież to jest aktualnie, wtedy to był średniak tabeli, tak? Bo sezon no, nie był do końca udany. Pamiętamy oczywiście o lidze Europy, o tej przygodzie fenomenalnych eliminacjach do, do Ligi Europy i kapitalnych meczach, które kończyły się wysokimi zwycięstwami kolejorza. Nomenomen wtedy jednym z kluczowych zawodników był chociażby Pedro Tiba, o którym pewnie też kilka słów powiemy dzisiaj. Natomiast wracając do, do głównej myśli, Lech tym klubem klasy premium na daną chwilę, jeżeli chodzi o ligę, nie był do końca. Oczywiście miał fenomenalnych kibiców, no bo to się, to się nie zmienia, to jest po prostu marka, marka na cały kraj. Miał oczywiście piłkarzy, którzy byli w stanie zrobić dużo więcej niż Niż pokazywało miejsce w ligowej tabeli. Natomiast cały czas no, była taka blokada mentalna i Maciej Skorża miał, miał za zadanie odbudować ten klub właśnie głównie pod kątem mentalnym. I on od pierwszej konferencji prasowej chciał wpoić swoim podopiecznym, że hej, jesteście zdolni do tego, by zrobić tutaj wielkie rzeczy. To jest Liga Polska, oczywiście tutaj nie brakuje klasowych drużyn. Natomiast silną, konsekwentną, wymagającą pracą będziemy w stanie zrobić wielkie rzeczy. I, i oczywiście ten start przygody numer dwa w Lechu Poznań, nie był zbyt udany, ale tych kilka meczów, które miał trener Maciej Skorża na koniec poprzedniego sezonu, no to okazało się być bardzo dobrym poligonem doświadczalnym, no bo tak, na pewno takie starcia jak ze Stalą Mielec, słynny mecz, po którym Lech przegrał 1-2 po, po dwóch bramkach straconych po rzutach z autu, no to było coś, coś absurdalnego, tak? ale dobrze, że to się przydarzyło w poprzednim sezonie, a nie na początku tego sezonu na przykład, bo tutaj, jak pokazała cała ta batalia, całe te rozgrywki, no, no to wszystko, każdy tutaj jeden punkt mógł mieć znaczenie w końcowym rozrachunku, a więc jeżeli chodzi o, o, o te rozgrywki, no to tak, Maciej Skorża postawił mimo wszystko na trząs zespołu z poprzedniego sezonu, tak, bo oczywiście mówimy tutaj o transferze, o transferach portugalczyków, czyli wspomniany Pedro Reboczo, wspomniany Joel Pereira, a także João Amar, albo jego powrót z wypożyczenia, to też jest, no można to traktować w charakterze małego transferu, no bo jednak go nie było przez y, poprzedni sezon w klubie, więc y, trio Portugalczyków y, zostało dokoptowanych do, zostało dokoptowane do, do tej pierwszej jedenastki, ale w zasadzie, jak tak sobie spojrzymy, panowie, na to, co działo się y, w kontekście reszty pozycji, no to tak, bramkarze Miki van der Hart, Filip Bednarek byli w składzie z poprzedniego sezonu. Bartosz Salamon, Antonio Milić, tak samo. Jesper Karstrom, Radosław Murawski, Nika kwek Pedro Tiba, to samo. Dani Ramirez, który gdzieś tam łapał swoje minuty, miał problemy wiosną poprzedniego roku też. Michał Skóraś, Kuba Kamiński, Iszak, to samo. Także tutaj to też pokazuje, jak kapitalną pracę wykonał trener Maciej Skorża wraz ze swoim sztabem i swoimi zawodnikami. No bo jednak widać było, że ten potencjał gdzieś jest ukryty. I on potrafił go wydobyć. I mimo, że zaczęło się nie najlepiej, bo Radom jak Radom, 0 do 0 na własnym stadionie, później szybko strasona Bramka po rzucie karnym i strzale Jesusa Jimeneza. 1 do 0 było dla górnika Zabrze w drugiej kolejce, przypomnę. I, I pamiętam już komentarze kibiców mówiące o tym, że kurczę, znowu to samo. Były huczne zapowiedzi, idziemy po mistrza, ale a skończy się w ten sam sposób co, co zazwyczaj. No ale. Później bodajże 7 meczów bez porażki, licząc ten mecz z górnikiem. Wygrano ostatecznie 3 do 1. Dopiero wpadka z Jagiellonią Białystok. Potem znowu 8 meczów bez porażki. Mała, mała wpadka z Radą, jakim radą, który grał fenomenalnie jesienią. No i Ilech później no, prezentował się na tyle dobrej strony przez całą tę rundę jesienną, że miał aż 6 punktów przewagi nad Rakowem Częstochowa. Pamiętam, że jeszcze pogoń Szczecin była zamieszana w to wszystko. No i wiosną przyszedł mały kryzys, o którym pewnie za chwilę jeszcze porozmawiamy. Ja, to, ja co do tego, że został zachowany ten szkret, to trochę bym się kłócił, bo jednak pamiętam te eliminacje do europejskich pucharów w zeszłym sezonie. No i tam jednak Kolejosz bazował na duecie Tiba ramirez To była ta podstawa. Maciej Skorża jednak zarówno Ramireza, jak i Tibę odstawił jednak trochę na bok. i no, tiba bardzo mało występów już rozgrywał, i myślę, że jednak też, mimo tego, że kadra wyglądała bardzo podobnie, oczywiście tam przyszło kilku zawodników, szczególnie te boki obrony się zmieniły. O tyle ten szkielet też się mocno zmienił. Jednak posadzenie Tiby było dosyć radykalnym ruchem, i myślę, że większość kibiców takiego ruchu by się na początku sezonu absolutnie nie spodziewała, to samo... To wejdę tylko w słowo, mhm. bo jeżeli chodzi o początek sezonu, to Tiba do, dostawał te swoje znaczy... szanse, a. dopiero w trakcie, zauważmy, tak, nie, że został, tak, to został gdzieś tam odstawiony na, na ten boczny tor. I mam wrażenie, że tutaj gdzieś już ta kość niezgody pomiędzy samym trenerem a, a zawodnikiem no mogła, mogła się pojawić i, i potem Pedro, no po prostu umówmy się, Pedro przez 4 lata, tak, cztery sezony spędził w Lechu Poznań i, i był przyzwyczajony jednak do tego, że to na nim, na nim bazuje cała gra, że to on jest tym głównym reżyserem, i mam wrażenie, że po prostu Maciej Skorza, stawiający na nieco inną taktykę, która też nie premiowała takich zawodników jak Dani Ramirez, że to wszystko no, było nie do końca zrozumiałe dla, dla samego Pedro i, i dla Daniego. Stąd też oni troszeczkę mniej już potem, mniejszą rolę odgrywali w tym zespole. Tak. Yy, miejmy nadzieję, że Pedro Tiba będzie wybierał mądrze nowy klub. <grym> No tak, tak miejmy, miejmy taką nadzieję, że tutaj e, wszystko pójdzie po naszej myśli i będziemy miło dalej e, Portugalczyka e, wspominać. No, skoro już tutaj mówiliście też o tutaj kłótni o <grytanie> Joela Pereire, e, to myślę, że możemy przejść do tego, e, jak w ekstraklasie ułoży, ułożą się e, nagrody za bramkarza sezonu, obrońcę, pomocnika, napastnika i przede wszystkim trenera, bo tutaj, rozmów jest również dużo, Panowie, kto waszym zdaniem, bo mi się wydaje, że to, to jest jedyna pozycja, w której w ogóle nie rozważamy zawodnika kolejorza, kto waszym zdaniem w tym sezonie powinien zostać uznany za bramkarza z sezonu? No jak dla mnie, na bramkarza zasługuje bramkarz Kowa, czyli, czyli Kowacewicz. Z tego względu, że no jak wiadomo tutaj mimo, że obrona Lecha tych bramek traciła bardzo mało, no to powiedzmy sobie szczerze, nie jest to największa zasługa bramkarzy, a raczej tej formacji defensywnej. Także jeżeli mielibyśmy oceniać takie występy właśnie na linii, no to mi, wydaje mi się, że tutaj to, że Raków również tych bramek tracił bardzo mało, to jest jego duża zasługa. No i, i jeżeli chodzi o tą formację, no to zdecydowanie tutaj będę spoglądał w stronę Częstochowa, Częstochowy i, i na bramkarza Rakowa postawię. Też bym się podpisał pod tym stwierdzeniem. Wydaje się, że Kowacewicz jest takim najlepszym przykładem bramkarza, dobrej inwestycji w bramkarza, która potem się spłaciła. Bo Boraków, Częstochowa od początku miał pociechę z tego zawodnika. Pamiętacie tę eliminację do Ligi Konferencji <coughs> Europy? No to, co tam, to, co tam tak. wyprawiał Kowacewicz, no to wszyscy się łapaliśmy w Poznaniu za głowę. Jak można było tak dobrego bramkarza wyciągnąć, prawda? No bo jednak Kowacewicz to jest przykład takiego golkipera, który po prostu ma to coś. Ma coś ekstra, że oczywiście na pewno mm, przypomnimy sobie jakiś słabszy moment w tym sezonie, no bo nie ma takiego bramkarza, który by takiego momentu po prostu to no, nie miał. Ale, ale jednak Kowacewicz to jest bramkarz, który no, wyróżnia się na tle całej ekstra klasy. Pewnie gdzieś Stypica, plach, to są nazwiska, które w, od, od jakiegoś czasu były wymieniane w gronie tych czołowych golkiperów. Pewnie Rafał strączek momentami, pewnie Filip Majchrowicz z Radomia Radą też mieli, mieli lepsze momenty, ale no, myślę, że jednak tutaj postawiłbym na blad. Ja osobiście miałem taką właśnie dużą zagwostkę co do właśnie tego wyboru bramkarza sezonu, ponieważ no... Tak jak tutaj wychwalacie Adnana Kowalczywicza, ja się z tym jak najbardziej zgadzam, tak jednak no nie ukrywam, że mi strasznie imponuje gra Dante Stipicy, a przede wszystkim jego refleks na samej linii bramkowej. To teraz pamiętam jego interwencję po strzale z rzutu rożnego na Łazienkowskiej w meczu z Legią Warszawa, kiedy naprawdę wybronił niesamowitą piłkę, niestety nie pamiętam już kto strzelał z Legii, ale no z samej linii wyciągnął się jak struna i dosłownie na linii zatrzymał tą piłkę, później jeszcze jeden z obrońców pogoni ją wybijał. I także no, jeżeli chodzi właśnie o sam wybór bramkarza, to chyba jednak, mimo wszystko, właśnie bardziej jestem skłonny postawić, że tą nagrodę wygra Dante Stipica. Ale no, tak jak tutaj też wspomnieliście, absolutnie nie będę zaskoczony, jeżeli wygra to bramkarz Rakowa, ponieważ no, równie, zachowywał równie wysoką formę. Niemniej jednak, wydaje mi się, że jakby to, że tak dobrze postrzegany jest Adnan Kowaczewicz jest to też zasługą tego, jak dobrze w defensywie grała sama drużyna z Częstochowy. Mając przed sobą takich obrońców jak Petrasek, jak niewulis, wydaje mi się, że jest o wiele łatwiej bronić, niż jeżeli ma się przed sobą takich obrońców jak Pogoń Szczecin, która przed meczem z Lechem Poznań, kiedy miała lidera, w, obejmowała fotel lidera, były huczne zapowiedzi, że Lech jedzie do Szczecina po to, żeby zebrać kolekwialnie mówiąc, Bęcki, a ograł Szczecinian 3-0. A tam też były problemy zdrowotne, nie? to oddać. prawda. Jednak, no tak jakby u nas wypadł w Lechu chociażby Bartek Salamon i nie Milić. No ale też... wypadł i daliśmy radę. <laughs> ale wypadł, tak, ale no. reasumując, no to ja osobiście postawię na Dante Stypice i jeden bramkarz, którego chciałbym tutaj również wyróżnić, to jest to właśnie Rafał Strączek ze Stali Mielec, Pomimo rundy wiosennej, która w moim odczuciu była zdecydowanie gorsza, pamiętamy jego klops na bułgarskiej, przy bodajże drugiej bramce, tak, w drugiej bramce, no to, to jest ewidentnie. popisał się w tym meczu. Absolutnie tak. nie popisał się w tym spotkaniu, oglądałem je z wysokości trybun. Cały mecz w moim odczuciu bardzo niepewny, zarówno w grze na przedpolu. No tak jak, i tak jak wspomniałem wcześniej, zawiniona całkowicie tylko i wyłącznie przez jego druga bramka. Jednakże no, formę w rundzie wiosennej naprawdę uważam, że należy docenić, bo to, jakie piłki potrafił wyciągać ten bramkarz, to jest naprawdę dla mnie coś niesamowitego. Tak, no ja myślę, panowie, że już o tych bramkarzach powiedzieliście chyba wszystko, co się dało. Ja osobiście również stawiałbym na Wladana Kowacewicza, no jednak on stoja defensywy Rakowa i myślę, że trener Marek Papszun będzie miał problem, żeby go zastąpić, jeżeli odejdzie, bo to jest dla mnie niewątpliwie najlepszy bramkarz w Ekstraklasie. Wspominałeś też o Stipicy. To jest zawodnik, który jednak w tym sezonie trochę obliżył loty. W zeszłym sezonie jednak zdecydowanie bardziej mi imponował, jednak zdecydowanie częściej wygrywał te mecze Drużnie ze Szczecina, i myślę, że jednak tutaj Wladana Kowacewicza za ten konkretny sezon postawiłbym wyżej. Przejdźmy zatem do obrońców. Tutaj wiemy, że w nominowanych jest aż trzech zawodników kolejorza. Jest Bartek Salamon, jest Antonio Miridz, jest Joel Pereira. Pereira. <grym> zupełnie <grym> przypadkowo. <grym> tak, zupełnie przypadkowo. No i panowie, przede wszystkim właśnie, czy wy bardziej docenilibyście któregoś z bocznych obrońców, czy środkowego? Jak, jak to u was wygląda? To dla mnie to jest zawsze <grym> trudna sprawa, bo tak, jak można do, dokładnie porównać, nie wiem, bocznego obrońca ze środkowym? To są zupełnie inne zadania na boisku, zupełnie inna rola i, no i tutaj Yeah. no trudno tutaj wyrokować naprawdę, kto mógłby sięgnąć po tę nagrodę. Ja osobiście postawiłbym natomiast na Antonio Milicia z racji tego, że po pierwsze był zdrowy przez cały sezon, więc mógł praktycznie gdzieś tam się pokazać z dobrej strony. Miał ku temu okazję i był takim mocnym punktem Lecha w wielu spotkaniach, bo oczywiście mówimy o tych kilku bramkach zdobytych, chociażby o tej bramce, która dała remis z Wisłą Kraków. Rozmawialiśmy o tym przed wejściem na antenę. Natomiast no, to jest też taka postać, która przeszła niesamowicie metamorfozę w porównaniu do poprzedniego sezonu. Ja pamiętam, jak on przychodził do Lecha Poznań i, i były takie głosy, że aaa, Kolejusz znowu bierze jakieś ochłapy z zagranicy, a to tam kibice Anderlechtu, tak, e, chcieli go oddać, że bierzcie go sobie śmiało, my go nie potrzebujemy. No a tu jednak okazuje się, że kilka miesięcy trzeba było dać mu na, na rozegranie się, na, na tę słynną aklimatyzację. No i, i trener Maciej Skorża postawił na niego i, i to się opłaciło. Także dla mnie Antonia Milić może śmiało zostać tym obrońcą sezonu. Nie będę na pewno zaskoczony, jeżeli tak by się stało. To ja teraz takie <laughs> radzę, tak, bo tak <laughs> wymieniamy, Adam. wymieniamy spojrzenia. Padło na mnie. Yy. No z racji tego, że nie dograł całego sezonu do końca, no to drugi stoper kolejerza, czyli Bartek Salamon tej nagrody nie wygra, natomiast ja bym bardzo chciał, dlatego że tak jak tutaj powiedziałeś, no ciężko jest porównywać bocznych obrońców do środkowych, to samo będzie jak będziemy mówili o pomocnikach, ciężko jest porównywać defensywnego pomocnika ze skrzydłowym, to są zupełnie inne zadania, inne cele podczas gry. Natomiast ja tutaj postawię na, na środkowego obrońcę Lecha z tego względu, że, że jest różnica w grze po prostu, jak on w tej formacji defensywnej jest, a jak go nie ma. Jeżeli jak W momencie, kiedy on doznał kontuzji i ze składu go wyciągniemy, no to ten Lech gra zupełnie inaczej, już tych bramek traci więcej, no i widać, że takiego lidera nie ma i myślę, że pod tym względem ze wszystkich wyborów tutaj do, do tej nagrody, no to on największy miał wpływ swoją grą. No, Nagrody nie dostanie, tak jak powiedziałem, przez to, że, że ileś tych meczy nie zagrał, no więc siłą rzeczy tutaj nie ma zachowanej ciągłości. Natomiast jeżeli miałbym oceniać yy, przez pryzmat jakościowy albo przez pryzmat gier, które miał okazję rozegrać, no to, to zdecydowanie to jest zawodnik, który i potrafi dobrze odebrać piłkę, co na przykład robi milić, a znowu ma też rozegranie tak jak szatka czyli jest to gdzieś tam hybryda tych dwóch zawodników. jest Zdecydowanie najbardziej kompletnym graczem Lecha w formacji defensywnej. i, I strzały z dystansu, tylko Strzały do... z dystansu, coś ekstra. No właśnie, a z, z racji wzrostu to jeszcze główkę, może wygrać jakąś ważną i w polu karnym swoim przeciwnika, także dla mnie to, powinna, to, to, jest, to powinien być nie, najbardziej e, kandydat o największych szansach na tą nagrodę, a, a z racji. Wiadomych no jednak chyba nie będzie. Ja tu chciałem jeszcze też podkreślić to, co wcześniej Paweł mówiłeś, jak bardzo krzywdzące jest to, że do jednej właśnie jakby nagrody obrońcy sezonu wrzucani są jednocześnie właśnie zarówno środkowi obrońcy, jak i boczni, a mało tego, w tym wypadku nawet wahadłowi, którzy no, moim zawsze zdaniem, ja zawsze miałem takie zdanie, że pozycja wahadłowego i bocznego obrońcy to są naprawdę zupełnie dwie różne pozycje w piłce nożnej, chociaż wiele osób tak naprawdę nie widzi w tym różnicy. I długo też myślałem nad tym, kto, kto z zawodników powinien wygrać tę nagrodę, i jednakże osobiście uważam, że najbardziej doceniony zostanie głównie przez pryzmat gry ofensywnej Tudor. Pamiętamy chociażby, no każdy kibic kolejorza na pewno pamięta jego genialne dośrodkowanie do Iwiego Lopeza na bułgarskiej, które zapewniło Rakowowi zwycięstwo. Y jeżeli chodzi, myślałem nad tym, żeby postawić właśnie też na Bartka Salomona, ale tutaj przekonał mnie argument też, o którym wcześniej wspomniałeś Adam, że no niestety nie dograł tego sezonu do końca, a szkoda, bo naprawdę jeden aspekt jeszcze u Bartka, o którym nie wspomniałeś, ja niezwykle doceniam, to jest rozegranie piłki. On jak przerzuca piłkę powiedzmy z jednej strony boiska na drugą albo daje nawet długą piłkę za plecy, bo te piłki są naprawdę tak, jak mówić takim językiem boiskowym, są cięte idealnie do skrzydłowych albo do napastnika. To nie są takie przysłowiowe balony, którzy ta piłka leci i płacze, jak tym wiele osób mówi. Tylko ta naprawdę, ona w sekundę potrafi dolecieć do, do swojego zawodnika z drużyny kolejorza. To też był pewnie jeden z aspektów, dlaczego został powołany do reprezentacji, tak, tak po kilku latach. No, tym bardziej nie ta kontuzja, no to pewnie... Tym bardziej, nie że wie, że bardzo sobie to ceni u środkowych obrońców, właśnie taką odwagę w rozgrywaniu piłki. Ale no ja osobiście stawiam jednak na Tudora, głównie właśnie za te aspekty gry ofensywnej skrzydłowego z Częstochowy. Ja powiem szczerze, że gdyby ktoś mi powiedział, że przed sezonem powiem to nazwisko w kontekście obrońcy sezonu, to kazałbym mu sobie odejść i jakby nie rozmawiaj ze mną, ale tak, Antonio Milic, jakby piłkarz, który w CV miał bardzo przeciętne, to jest piłkarz, który nie poradził sobie w Rayo Vallecano, to jest piłkarz, którego tak jak wspomniałeś wcześniej kibice chcieli wyrzucać z Anderlechtu. Ja sam miałem bardzo nie miałem zbyt wielkich oczekiwań wobec tego zawodnika, tak to ujmę. A jednak pokazał, że potrafi. Pokazał, że jest zawodnikiem solidnym, twardym, którego bardzo ciężko jest przejść reszcie zawodników. No i stworzył świetny duet z Bartoszem Salamonem. I gdyby Bartosz Salamon nie złapał tej kontuzji, myślę, że on jednak byłby w tym miejscu. Ale, ale jednak Antonio Milić, tutaj chorwat, yy, no, poradził sobie świetnie i, i, i myślę, że to jest ten zawodnik, który zasłużył na tę nagrodę. Choć tak, jak wspomniałeś, no, chociażby Frantudor, czy. Miała być kłótnia o Joela Pereira, ale już chyba nie będzie. Jeszcze ja się się bałem panu, że już powiesz mi, że <laughs> obstawiasz na Joela Pereira, to już chyba bym wyszedł z tego studia. <laughs> tak, to już... Zależy, czy ty nasz o ekstra ekstraklasę, czy o Puchar polski. <laughs> to też jest no, ważne. Nie? Dla mnie, że El Pereira to nie jest absolutnie zawodnik na kolejorza. Jeżeli miałbym szukać wzmocnień w letnim okienku transferowym przed eliminacjami do europejskich Pucharów, to widzę to właśnie na pozycji prawego obrońcy w kolejorzu. Okay, tak, no to, to... Ja się zupełnie <laughs> wskazuje. Skos... Ale to może i dobrze dla, dla samego programu. Nie, no Joel Pereira, moim zdaniem, oczywiście. W defensywie ma pewne braki, to, no to dużo, jest zrozumiałe. Jak Tomasz Kędziora na przykład przychodził do Lecha, no to ja byłem święcie przekonany o tym, że to jednak reprezentant Polski warty 5 milionów euro według transfermarktu. No też podstawowy zawodnik Dynamakiów, tak w europejskich pucharach w dużo mocniejszej widze ukraińskiej. Z miejsca wygryzie Joela Pereira, no bo to tak samo jak Joel Pereira uczynił to z Alanem Czerwińskim swego czasu. Tak. Natomiast no, tak się nie stało i z pewnych względów tak się nie stało, no, bo jednak pod taktykę Macieja Skorzy taktykę zakładającą też dużo wrzutek z bocznych stref boiska i taką ofensywną rolę po prostu tych bocznych obrońców, bo to widzieliśmy i Pedro Reboczo i Joel Pereira często włączali się gdzieś na, 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 na skrzydle do, do tych akcji ofensywnych. Nawet częściej było tak, że mówiliśmy o nich w kontekście tych akcji w ataku niż o skrzydłowych samych. Pamiętacie, no, Michał Skóra, Adriel Baluła, Christopher Welden, no, tych, tych meczów słabszych mieli mieli Sporo w tym sezonie. Kuba Kamiński też miał zadyszkę na, na wiosnę, nie ma co tutaj zakłamywać e, rzeczywistości. Natomiast nie odbiegając od tematu, Joel Pereira mnie ujął tą grą ofensywną. Jednak te cięte wrzutki, tak bardzo nowoczesny piłkarz, i oczywiście zawsze jest to pole, pole do poprawy. I tu się z Tobą zgodzę, że o, w kontekście gry defensywnej, no to, no to ten piłkarz ma jeszcze sporo do zrobienia i, w, i na przykład w meczach e, oligemistrzów. Mistrzów. Może Lech zostać skarcony na tej prawej stronie defensywy. Natomiast wydaje mi się, że w kontekście takiej walki o Mistrzostwo Polski, no to jednak Joel jest, jest, jest mocnym kandydatem do tego, by dalej grać w tym składzie. Ja w się w pełni chodzi. zgadzam, jeżeli chodzi o samą grę ofensywną Joela. Bo naprawdę tym bardziej, że oglądając go na żywo na stadionie, chociażby w ostatnim w meczu ze Staną Mielec. Niezwykle mnie no, fascynowało to, jak on się podłączał do gry ofensywnej. Często też, kiedy były takie sytuacje, że ci boczni obrońcy byli spychani tak pod samą linię autową, on potrafił schodzić do samego środka, żeby też nie wrzucać tylko i wyłącznie na chaos, tylko właśnie rozegrać na jeden kontakt bliżej środka boiska. Natomiast co mnie strasznie w nim uwiera, to jest to, nie wiem, czy to wynika z braku koncentracji, czy braku umiejętności defensywnych, ale to, jakie on potrafi popełniać absurdalnie głupie błędy. W defensywie na swojej połowie boiska. Pierwsze, co mi się przypomina, to chociażby mecz z Wisłą Kraków, gdzie w moim odczuciu to 90% winy polega tylko i wyłącznie na złym wyprowadzeniu piłki przez Joela Pereira, kiedy dostaje piłkę przy boku boiska i ma proste podanie na. Parę metrów do bodajże Michała Skurasia, który grał na prawym skrzydle. On tą piłkę wykopuje na aut, po czym jest wrzutka pod pole karne z tego autu i pada bramka dla Wisły Kraków. Tak, panowie, ja może przerwę, bo tutaj e, już się robi zamieszanie. Osobny program, mogliśmy. Tak, zrobić. osobny program, może zrobimy Zaprosić kiedyś. Może trzeba, Joela, ale tutaj porozmawia z nami. Nie, tak. Tylko dwa słowa na użytku z tego, tego tematu. Ja się zgodzę z tym, że Joel Pereira ma te braki. Faktycznie czasami tego, tej koncentracji brakuje, tak jak sympatycznemu Gruzinowi chociażby, Nikolaj bo... też czasami niesamowicie. Mówi te podanie prostopadłe, strzał z dystansu, z strzał z wolnego, chociażby. ekstra, top, ale no jednak przypadkowo gra w reprezentacji Gruzji. Natomiast też zdarzają się takie absurdalne straty, że no często szły po tym groźne kontry. Także tutaj, Joel, zakończyłbym to tak, że moim zdaniem to jest bardzo dobry piłkarz na ekstraklasę, no ale jednak z jakiegoś powodu nie gra w tych topowych ligach Europy. Tu się zgodzimy. No, na pewno. To na pewno się zgodzimy. Dyskusja jest na tyle ciekawa, iż postanowiliśmy podzielić ten odcinek na dwie części. Tak więc w niedzielę. Już jutro zapraszamy na kolejny odcinek, drugą część programu Piłka w Grze.